Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko o projekcie uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 12 stycznia 2012 roku uznał, że ustawa z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zawiera unormowania niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Po pierwsze, niezgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej jest artykuł 17 punkt 1 ustawy o SKOK-ach, przez to, że pomija możliwość tworzenia walnego zgromadzenia jako organu kasy. I po drugie, niezgodny z Konstytucją jest również artykuł 91 ustęp 1 i 2 ustawy o SKOK-ach, co w konsekwencji prowadzi do braku gwarancji dla depozytów w kasie. Biorąc pod uwagę, że SKOK-i, czyli spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, są spółdzielniami, walne zgromadzenie jest podstawowym organem charakteryzującym wszystkie spółdzielnie. Ustawa o SKOK-ach z 2009 roku reguluje wprawdzie strukturę organów kas, ale kształtuje ją inaczej niż zakłada to prawo spółdzielcze. Stąd właśnie projekt uchwały proponuje uchylenie artykułu 17 ustawy o SKOK-ach. W konsekwencji, na podstawie artykułu 2 ustawy o SKOK-ach w zakresie rodzajów organów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych będą stosowane przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 roku, czyli ustawy Prawo spółdzielcze. Taki zabieg legislacyjny pozwala usunąć niezgodność niniejszego przepisu z Konstytucją, nie tworząc przy tym nowych zapisów prawnych dotyczących tego zagadnienia. Inne zmiany zawarte w projekcie uchwały dotyczą tematyki niezwykle istotnej, związanej z zapewnieniem gwarancji dla oszczędności zgromadzonych przez członków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Należy zwrócić uwagę, że depozyty w SKOK-ach to oszczędności tak zwanych drobnych ciułaczy, czyli ludzi najczęściej niezamożnych, które należy odpowiedzialnie, konsekwentnie zabezpieczyć. Określenie przedziału czasowego obowiązywania ustawy o SKOK-ach na lata 2009-2010 stało się więc bezprzedmiotowe i zachwiało gwarancję dla depozytów zgromadzonych w SKOK-ach. Przedkładany projekt uchwały proponuje nowe brzmienie artykułu 91 ustawy o SKOK-ach. Nowy zapis zawarty w projekcie uchwały usuwa te sztywne ramy czasowe obowiązywania przepisu, określa, uzależnia początkowy termin obowiązywania przepisów przejściowych od momentu wyjścia w życie samej ustawy. Nowe brzmienie artykułu 91 ustawy o SKOK-ach oraz zmiany innych przepisów w związku z wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny usuwają niezgodności z Konstytucją, spełniają wymogi prawa unijnego, tej dyrektywy 94/19 Parlamentu Europejskiego w sprawie systemu gwarancji depozytów, likwidują tę normę bezprzedmiotową, pustą, która nie znajduje zastosowania i w konsekwencji daje gwarancję ochrony gromadzonych w SKOK-ach oszczędności. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego przyjmuje zatem sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o projekcie uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Dziękuję bardzo.